Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Wysłuchaliśmy hymnu Ukrainy, który zaczyna się od tych samych słów, co hymn Polski. Jeszcze Ukraina nie zginęła. Nie zginęła i nie zginie. Wojna trwa już 2 tygodnie. Rosjanie grzęzną w błotach, napotykają niespodziewany opór. Wygląda na to, że ich plany szybkiego podboju Ukrainy, zdobycia Kijowa, osadzenia własnych namiestników we władzach Ukrainy, że te ich plany spaliły na panewce. Władimir Putin sparzył się na tej wojnie i miejmy nadzieję, że zaprowadzi go ona co najmniej na niezasłużoną emeryturę, a może i dalej. Witam Państwa serdecznie w programie Mondrale, nadawanym w Radiu Reset Obywatelski. Każdy piątek od 17 do 18.50, 19. Jest to program poświęcony rozmowom z polskimi intelektualistami i twórcami. Rozmowom zwykle oderwanym od czasu bieżącego, aktualnego. No jednakowoż szczególne okoliczności o randze wręcz historycznej sprawiają, że jednak w naszych programach teraz, w ten czas, oby nie trwał on bardzo długo, nawiązujemy do aktualności. Czynimy to również jako radio, jako firma. Nasza radiostacja społeczna Reset Obywatelski z czasem staje się wielofunkcyjnym medium. Zapraszam Państwa na portal Resetu Obywatelskiego. Tam jest wiele tekstów niebanalnych dotyczących aktualnej sytuacji politycznej. Zawsze też prosimy Państwa o wpłaty, dzięki którym nasze radio się może utrzymać, bo jesteśmy medium obywatelskim. Jednakże w ten czas, obecny czas, prosimy raczej o wpłaty na rzecz naszych przyjaciół Ukraińców, zarówno uchodźców, jak i na rzecz żołnierzy, osób walczących w Ukrainie. Te wszystkie numery kont, które podaliśmy, można oczywiście również odnaleźć między innymi na naszych stronach. Niezmiennie jednakowoż dziękuję panu Pawłowi Zabarbaru za
no, wierne sponsorowanie naszej audycji. Drodzy Państwo, sytuacja frontowa jest Państwu znana, przecież śledzimy informacje, w pewnym sensie jest optymistyczna. Sytuacja w kraju też w pewnym sensie jest budująca, wprawdzie 1,5 miliona uchodźców przybyło już do Polski, ale nie widać oznak chaosu, kryzysu humanitarnego, ponieważ ogromne rzesze Polaków, mówi się nawet o 30% Polaków, są zaangażowane w pomoc wszelkiego rodzaju dla uchodźców i mimo, że są ich tłumy, zwłaszcza na dworcach, bardzo szybko znajduje się dla nich jakiś lokum i te osoby no, otrzymują wszystko, co jest im w tej pierwszej fazie do życia, przetrwania potrzebne. To jest niezwykle budujące i jest też doceniane w świecie. Zaraz zapytam naszego gościa, który jest socjologiem i to socjologiem polityki, jak ocenia, diagnozuje tę osobliwą, wydawałoby się, sytuację, której w Polsce nie widzieliśmy no, od 40 ponad lat, bo ostatnio coś takiego było w czasie karnawału Solidarności, tego rodzaju podniosły nastrój i tego rodzaju powszechna mobilizacja. Przy czym wówczas chodziło jakby o nas samych i o naszą wolność, a tym razem chodzi o nie tylko o nas samych, bo nie tylko z lęku o nas to robimy, ale chodzi przede wszystkim o pomaganie innym cudzoziemcom i to jest może jeszcze bardziej przez to szlachetne. Naszym gościem w dzisiejszej audycji będzie pan profesor Krzysztof Jasiewicz, który jest socjologiem i politologiem amerykańskim, można powiedzieć, chociaż wykształconym w Polsce. Pan profesor 50 lat temu ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, kilka lat później się doktoryzował, a o ile wiem, już niedługo potem znalazł się w Stanach. Jest profesorem Washington and Lee University, Lexington w stanie Virginia, w Stanach Zjednoczonych i łączy się z nami dzisiaj stamtąd. Tam jest środek dnia, u nas jest godzina późno popołudniowa. Bardzo dziękuję panu profesorowi, że w środku dnia pracy znalazł dla nas czas i to sporo czasu, żeby porozmawiać. Pan profesor się specjalizuje w zagadnieniach systemów politycznych, funkcjonowania demokracji, zwłaszcza w kontekście wyborów, kampanii wyborczych i z pewnością o tym również porozmawiamy. Zauważyłem, że ostatnio też się zajmował pokoleniem 68, czyli osób, które no dojrzewały politycznie, będąc studentami no w tej wyjątkowej epoce 68 roku, 67, 8, 9 trzeba by było powiedzieć, więc pewnie o tym też będziemy mówić. Muszę Państwu się przyznać, że ja poznałem osobę pana profesora Jasiewicza z powodu działalności kolegi mojego dziennikarza Żakowskiego, Jacka Żakowskiego, który w ramach uczelni Collegium Civitas, gdzie obaj pracujemy, prowadzi taki projekt ciekawy Consilium Civitas. Chciałem Państwa nim również zainteresować, bo to jest bardzo ciekawa idea, aby zebrać w jednym miejscu, poznać ze sobą i zorganizować wspólne debaty profesorów, humanistów, ekonomistów, socjologów, filozofów polskich bądź polskiego pochodzenia rozproszonych po uniwersytetach całego świata. I się okazało, że całkiem sporo mamy profesorów, no, o których nawet nie wiedzieliśmy, prawdę mówiąc, prawda? Bo są gdzieś bardzo daleko. I dzięki Jackowi poznaliśmy sporo takich osób i no, to bardzo jest piękne i jakoś budujące, że no, nasi ludzie, Polacy zrobili takie poważne kariery akademickie
w różnych krajach. To są osoby często już no, w wieku emerytalnym, ale są też osoby w środku kariery, tak, tacy mid-careers. No więc jakby uczestnicząc w tych spotkaniach trochę również dowiedziałem się o działalności pana profesora. Pan profesor ma imiennika w Polsce, takiego prawicowego publicystę, historyka. Czasem jest nim mylony i na swojej stronie uniwersyteckiej zaznacza, że tylko z tamtym panem nie mylić. Chciałbym panu profesorowi na początek zadać pytanie o pańskie widzenie obecnej szczególnej sytuacji. Pan już wiele widział w życiu, już jest pan człowiekiem no, w starszym wieku, doświadczonym. Pamięta pan różne kryzysy i różne pewnie wzmożenia emocjonalne, ale też no, każda sytuacja jest inna. Patrzy pan z pewnego dystansu, co daje pewien przywilej. Jest pan socjologiem polityki, a okoliczność jest nader polityczna i nader socjologiczna, więc kogo jak nie pana pytać o to, co się właściwie dzieje z nami, jak to się stało i co się wydarza, jak długo to potrwa. No, naród polski znalazł się w jakimś stanie bardzo takiego poważnego, moralnego uwznioślenia i aktywizacji. Chciałem zapytać, jak pan to widzi ze swojej perspektywy i czy w Ameryce w ogóle patrzy się na ten konflikt z prawdziwym jakimś zainteresowaniem, troską, niepokojem, czy też dla Amerykanów jednak jest to jeden z konfliktów lokalnych, ważny, ale jednak no, w tej samej kategorii, co na przykład konflikt na Bliskim Wschodzie. Czy też może właśnie fakt, że tutaj chodzi o Europę, sprawia, że Amerykanie jakoś bardziej się tym przejmują. Panie profesorze, jak to wszystko wygląda z amerykańskiej perspektywy? Dziękuję bardzo. Chciałem podziękować panu za zaproszenie do tego programu i państwu za uwagę, naszym słuchaczom. To jest cały zespół pytań, który pan tutaj zadał. Może zacznę trochę od końca, to znaczy od tego, że dla Amerykanów ten konflikt jest ważny nie tyle ze względu na Europę, ile ze względu na Rosję. Rosja jest taką, Związek Radziecki przedtem, postrzegany jak taki główny partner Stanów Zjednoczonych w polityce zagranicznej. I wydawałoby się, że po upadku komunizmu, rozwiązaniu Związku Radzieckiego, Rosja oczywiście zeszła z tej roli. W tej chwili zainteresowania takie strategiczne oczywiście przeniosły się na Chiny, ale gdzieś tam tyle głowy ludzie, zwłaszcza ludzie właśnie mojego pokolenia, trochę młodsi, ci, co pamiętają Związek Radziecki, przepraszam, pamiętają też, że Rosja była tym ważnym partnerem czy kontrpartnerem i tak dalej. Więc to jest, myślę, główna motywacja dla ludzi, żeby się tym konfliktem interesować. Oczywiście Europa też ma znaczenie. Amerykanie chętnie jeżdżą do Europy na wakacje, znają taką właśnie Europę na obrzeżach głównie. Środek Europy jest im trochę mniej znany, a już na pewno ten wschód położony gdzieś między Niemcami a Rosją jeszcze mniej. Wielu by nie było w stanie znaleźć Ukrainy na mapie świata czy mapie Europy. Miałoby w każdym razie z tym kłopoty. I pierwsza reakcja no była takiego dość dużego zainteresowania również ze strony ludzi, którzy na co dzień się sprawami polityki zagranicznej nie interesują. To jest większość Amerykanów. Ja mogę taki jeden anegdotyczny przykład podać. Moja żona, tak jak ja, obywatel amerykański, dostała wezwanie do pracy jako ławnik. To jest obowiązek obywatelski, że takie wezwanie do sądu się dostaje, trzeba się zgłosić, no i można być zakwalifikowanym do danej sprawy albo nie.
No ale w każdym razie trzeba tam być. I moja żona pokazała się tam chyba drugiego dnia po rozpoczęciu inwazji i wiele osób nieznanych jej osobiście, w momencie, gdy dowiedzieli się, że ona jest z Polski, bo musiała się przedstawić tam sędziemu i tak dalej, zaczęli ją pytać o to, co ona o tym sądzi, co może im powiedzieć, czy się może podzielić. Także ludzie, którzy na co dzień zajęci są swoimi sprawami, jakoś tutaj to do nich trafiło. No ale oczywiście, że to nie będzie trwało zawsze, tym bardziej, że po pierwsze, tradycyjnie Amerykanie zajmują się głównie sprawami swoimi. Jeżeli państwo nastawią sobie wiadomości w telewizji amerykańskiej, to obejrzą państwo wiadomości z tego miasta, z tej okolicy, co się dzieje tu, co się dzieje tam. Wiadomości sportowe to są wiadomości o miejscowych drużynach, a gdzieś tam w tle czasami pojawi się jakiś program dotyczący czegoś szerszego, większego świata i tak dalej. Ludzie żyją na co dzień i ważne są dla nich te sprawy, które ich bezpośrednio dotyczą. Jeżeli ludzie czytają jakieś gazety, to czytają głównie lokalne gazety, które zresztą teraz upadają ze względu na internet i tak dalej, więc to jest trochę jakby oddzielne zagadnienie. I to zainteresowanie było rzeczywiście bardzo silne na początku, a teraz zaczyna tak powoli cichnąć, no dlatego również, że jest wiele spraw bieżących, które stawiają Amerykanów w gorszej sytuacji niż przedtem. Większość Amerykanów od lat, od zawsze chyba, zawsze musiała ciężko pracować, żeby związać koniec z końcem. No ja tutaj w swojej okolicy mieszkam w małym miasteczku, wokół mamy takie tereny rolnicze głównie, trochę nieużytki, góry, lasy i tak dalej. Ludzie, którzy żyją, i taka jest większość Ameryki, to nie jest Nowy Jork i Los Angeles, Chicago, to jest, tak wygląda większość Ameryki. Ci ludzie często pracują na dwóch różnych etatach, tak to nazwijmy po polsku, po to w ogóle, żeby związać koniec z końcem. Więc to nie jest tak, że to tu każdy jest bogaty, każdy sobie może pozwolić na długie wakacje i tak dalej. Wakacje w Stanach, jeżeli to jest tydzień, to jest to dobry wynik, dobra sytuacja. Więc oni muszą wrócić do tych spraw, które się stały o tyle trudniejsze, że uderzyła nas inflacja, największa od 40 lat w tej chwili i no, każdy zaczyna kalkulować, czy mu starczy, czy mu nie starczy. Benzyna jest bardzo droga, wciąż tańsza niż w Europie, znacznie tańsza, ze względu na to, że są mniejsze podatki z tym związane, no ale znacznie droższa niż była na przykład rok temu, więc to głównie takimi sprawami się interesują i w tym kontekście patrzą na to, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Europie, co się dzieje w Rosji. Natomiast takie środowiska, nazwijmy je to sobie intelektualne, akademickie i tak dalej, tutaj bardzo mocne zainteresowanie się pojawiło. Więc ja pracując na uniwersytecie, widzę to wśród swoich studentów. Zresztą moi studenci w tym semestrze nie mieli innego wyjścia. Ja prowadzę kurs na temat polityki i społeczeństwa w Europie, taką porównawczą analizę właściwie wszystkich europejskich krajów. Oczywiście miałem przewidziane wykłady na temat Rosji, na temat Ukrainy. Ja to musiałem wszystko kompletnie zmienić, w sensie tym, że musiałem zbić to jakby nie osobno Rosja, osobno Ukraina, ale jakby taki jeden ciąg, oczywiście dodać nowe informacje i przesunąć to w czasie, zrobić to wcześniej, czyli tak wypadło, że akurat w tym tygodniu, natychmiast po początku interwencji. Więc to ci studenci, którzy się ze mną stykają i widzę, że są tym zainteresowani. Ale idzie znacznie dalej. Ja od moich rozmaitych kolegów tutaj na uniwersytecie, kolegów koleżanek i od różnych innych osób dostaję e-maile z prośbą, bym polecił jakąś organizację humanitarną w Polsce, która pomaga Ukrainie. Ludzie dają, chętnie dają pieniądze. Dodam też, że przedwczoraj jest tutaj w Ameryce taka tradycja zjazdów absolwentów. Zresztą często to jest dwa razy w roku. Starsi absolwenci na jesieni, młodsi absolwenci na wiosce, przynajmniej u nas taka jest tradycja.
Więc ze względów covidowych, tak to sobie nazwijmy, to zostało 2 lata temu przeniesione na, przede wszystkim na Zoom, czy na online odbywa się. W tym roku jest to mieszane, będzie część imprez będzie tutaj na kampusie, część imprez na Zoomie. Ja zostałem poproszony o to, żeby wraz z kolegą historykiem Rosji i Związku Radzieckiego, żebyśmy poprowadzili taki właśnie webinar, seminarium takie na temat tego bieżącego konfliktu. I zapisało się na to 1150 osób. To jest największy, szalenie wielka różnica z poprzednimi latami, z poprzednimi sytuacjami. Nikt nigdy tak blisko w ogóle nie doszedł liczby osób. W sumie z tego, co wiem, to włączyło się w różnych momentach tego około 700 osób. To część się zapisała, nie mogła uczestniczyć. Zostaliśmy zarzuceni pytaniami na czacie. Ja jeszcze nawet nie zacząłem odpowiadać na te pytania. Obiecałem, że przynajmniej na niektóre z nich jakoś odpowiem. Oczywiście była też część taka rozmów, pytania i odpowiedzi, gdzie wiele z tych osób, nasi absolwenci, pokazało, że oni się na tym rzeczywiście nie tylko interesują, ale rozumieją, o co chodzi, znają fakty, potrafią skojarzyć różne rzeczy. Oczywiście byli też inni, którzy jakby zupełnie nie wiedzieli i chcieli się czegoś dowiedzieć, ale to jest istotne, że się chcą czegoś dowiedzieć. Więc tego typu środowiska no, postrzegają sprawę jako bardzo ważną. No i nie ma co się oszukiwać. No, chodzi tutaj o możliwość takiego konfliktu, w którym Stany Zjednoczone zostaną wciągnięte i konflikt, który będzie konfliktem bardzo poważnym, być może wręcz z użyciem broni jądrowej. I to jest to, o czym tutaj się po prostu mówi wprost, że to jest to, co nas tutaj dotyka. Ale zaczął Pan od pytania o sprawy, że to polskie, reakcja polskiego społeczeństwa, to też połączę to z Ameryką. To jest postrzegane. Znaczy ja to wiem od kolegów niektórych, którzy śledzą wiadomości, no i oczywiście z wiadomości. To jest postrzegane, że Polacy się wspaniale zachowali, wspaniale zachowują w tej sytuacji. Dobrzy dziennikarze, czy to w prasie drukowanej, czy w telewizji, wspominają o tym, że jest tutaj coś jakby nowego, bo Polska jeszcze nie tak dawno właśnie postawiła ten mur na granicy z Białorusią i że w 2015 roku, w czasie tego kryzysu imigrantów z Syrii i ogólnie Bliskiego Wschodu, Afryki i Afganistanu, że w Polsce były demonstracje przeciwko tym uchodźcom, chociaż oni do Polski nawet praktycznie nie docierali. Więc mówią, no to tu się Polacy tym razem się postawili. I znowu pojawiają się spekulacje, że być może jest to sprawa czysto rasowa, że Polacy nie lubili tych, co wyglądają inaczej niż oni, natomiast Ukraińcy, no to właściwie prawie tak jak Polacy, no, bratni naród słowiański, więc Polacy akceptują. Ja myślę zresztą, że to jest interpretacja nie do końca prawdziwa, ale że jest w tym pewne ziarno prawdy. I myślę, że tu są dwie rzeczy do powiedzenia. Jedna to jest to, że ta reakcja społeczeństwa polskiego jest, dla wielu osób to jest po prostu pomóc braciom Ukraińcom, ale wiele osób jest wyczulonych tutaj na pomoc w tym kierunku ze względu na to, że za tym stoi Rosja. Że to jest atak Rosja na Polaków. Tutaj wspomniał Pan mój podeszły wiek, to sobie pozwolę powiedzieć, że ja jedno z wspomnień z mojego dzieciństwa to jest interwencja radziecka w Budapeszcie na Węgrzech. I właśnie pamiętam po dziś dzień, jak z rodzicami szedłem przed budynkiem PDT na Woli. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, gdzie to, myślę, że Państwo wiedzą, co to z Warszawy, gdzie to jest, na skrzyżowaniu Wolskiej i Młynarskiej. I były tam takie stanowiska, gdzie ludzie zbierali środki opatrunkowe i lekarstwa na pomoc braciom Węgrom. I ja, 7-letni chłopak, nie bardzo mogłem zrozumieć, to przecież
Związek Radziecki to nasz przyjaciel, ale jednocześnie my pomagamy Węgrom, a nie Związkowi Radzieckiemu, no bo przecież słuchałem radia, wiedziałem, co propaganda mówi i tak dalej. Więc to jest podobna sytuacja, jest ta mobilizacja, bo wiemy, kto za tym stoi, kto to spowodował i wiemy, że to jest również niebezpieczne dla nas. No więc musimy się zmobilizować. Ja się boję, że za parę tygodni, miesięcy na pewno te nastroje troszeczkę jakby uciszą się, no bo zwykłe zmęczenie wchodzi w rachubę i pewnie takie przyzwyczajenie do tego, no to rzeczy idą, prawda, to swoją drogą. I że te środowiska, które były takie głośne w 2015 roku i które stają się głośne każdego roku z okazji na przykład Marszu Niepodległości, że te środowiska się wtedy bardziej ujawnią. One są w tej chwili jakby zarzucone czapkami tych, którzy chcą naprawdę pomóc. Natomiast oni tam są, ci ludzie tam są, ich poglądy tam są i oni będą wskazywać na rozmaite prawdziwe czy rzekome niedogodności związane z pobytem Ukraińców w Polsce, na to, że przeznaczamy na to środki, które można by przeznaczyć na inne cele. Powróci wspominanie band UPA i rzezi wołyńskiej i to są rzeczy, o których trzeba mówić, o których trzeba pamiętać i tak dalej, no ale to jest, nie powinno być to używane do mobilizacji przeciwko kobietom i dzieciom, które w tej chwili uciekają spod bomb, prawda, więc to jest, dla nas jest to rzecz oczywista, ale najwyraźniej nie dla każdego. Może ja w tym momencie przerwę i pozwolę panu, żeby... Panie profesorze, no właśnie, chciałem dopytać odnośnie do tego ryzyka wzmożenia tych nastrojów antyukraińskich, które no gdzieś tam drzemią w społeczeństwie i na jakby fali tego uniesienia moralnego, a potem reakcji naturalnej, zmęczenia, znużenia w związku z no, różnymi niedogodnościami i konfliktami, które są nieuchronne, gdy pojawia się bardzo wielu nowych współobywateli. I jest ogromna obawa, że te nastroje antyukraińskie rzeczywiście mogą być politycznie wykorzystane, a jednocześnie jest też obawa, że ta polska wersja efektu flagi, który jest tak znany w Stanach Zjednoczonych, może umocnić władzę PiS, który się teraz przedstawia jako rzecznik Ukraińców, jako wróg Putina, mimo że jeszcze tak niedawno w oczywisty sposób wspierał antyeuropejskie, a tym samym zgodne z intencjami i zamiarami reżimu kremlowskiego inicjatywy polityczne. Więc moje pytanie jest takie, jakie mogą być konsekwencje polityczne, a również wyborcze tego, co się teraz dzieje, założywszy zarówno to, że no, kryzys na Ukrainie nie rozwiąże się w ciągu tygodni, ani nawet miesięcy, no chyba żeby doszło do gwałtownego przewrotu w Moskwie, no ale tego po prostu nie wiemy, nie możemy spekulować. Więc zakładając, że to będzie trwało, zakładając no, efekt flagi konsolidacji społeczeństwa wokół władzy w sytuacjach kryzysu i zakładając no, to granie na nastrojach antyukraińskich przez część establishmentu władzy, z pewnością koalicjanci PiS-u mają do tego skłonność. Jak ocenia pan wpływ wydarzeń na Ukrainie na sytuację polityczną w Polsce i czy sądzi pan, że w perspektywie najbliższych wyborów, które może się odbędą wcześniej nawet, jeśli Kaczyński uzna, że mu się to opłaca, czy w perspektywie wyborów PiS może się umocnić, czy też właśnie może stracić władzę
w związku z kryzysem, który niewątpliwie, również ekonomicznym, który niewątpliwie Polskę czeka. No właśnie, normalnie kryzys ekonomiczny działa przeciwko rządowi, prawda? To jest rząd, nawet jeżeli nie ponosi winy, to jest postrzegany jako ten, co ponosi winę. To jest właśnie czeka demokratów w Stanach Zjednoczonych. Na jesieni będą wybory do kongresu i wszystko wskazuje na to, że demokraci przegrają. Stracą większość w obu izbach kongresu. Ale tutaj to jest rzecz znacznie bardziej skomplikowana. Dlatego, że z tego, co ja widzę, znowu powiedzmy sobie w ten sposób, to sprawy polityki zagranicznej interesują mnie jako obywatela. Ja nie jestem ekspertem od tych spraw. Pan mi raczej pyta o to, jak wygląda to z punktu widzenia procesów politycznych w Polsce i no tutaj mogę sobie pozwolić na pewne spekulacje, tak to sobie nazwijmy. Wydaje mi się, że w tej chwili PiS zbija kapitał na tym oddolnym ruchu pomocy. Że to z tego, co ja widzę, wy jesteście bliżej, wy to wiecie lepiej, ale z tego, co ja widzę w polskiej prasie, w polskich mediach i również w zagranicznych, ja stale oglądam na przykład BBC, które ma bardzo dobry serwis w ogóle światowy i teraz w Ukrainie, że jest to ruch oddolny, różne organizacje społeczne, obywatelskie i pojedynczy ludzie włączają się w to na ochotnika, nie czekając na żadne wskazówki. Każdy robi tak, jak umie. To ma swoje oczywiste słabe strony. Tutaj zamiast rządu samochodów czekających przed przejściem na medykę na to, że ktoś do nich wsiądzie i odjedzie, to powinny być autobusy dowożące do punktu, gdzie potem można rozładować i tak dalej. Więc to widać, oddolność widać tego gołym okiem. Natomiast brakuje tej właśnie koordynacji od góry. Brakuje tego, żeby ktoś ze strony rządu powiedział, no to róbmy to tak, róbmy to tak, tutaj ta organizacja może zajmie się tym odcinkiem, tamta zajmie się tym odcinkiem, to nie muszą być rozkazy, to nie muszą być polecenia z góry, to może być propozycja, to może być coś w rodzaju okrągłego stołu, organizacje społeczne, przedstawiciele władz rządowych, znaczy wojewódzkich, miejskich i tak dalej, rozmawiający o tym, jak to załatwić. A w tej chwili dobra prasa dla Polski na świecie oznacza, no to rząd się dobrze spisuje. Niezależnie od rozmaitych, no po prostu żenujących błędów, które rząd popełnił w tej sprawie migów, transferu migów. Chociaż w tej chwili, właśnie dzisiaj rano spojrzałem na wiadomości, grupa senatorów republikańskich jest za tym, żeby Amerykanie wzięli te migi i wysłali na Ukrainę. Więc nie był to taki zupełnie pomysł wzięty z sufitu, skoro paru Amerykanów się na to zgodziło. Ale nie, to był w sumie to był pomysł bardzo zły, bardzo, bardzo mocno krytykowany. Niezależnie od tego, niezależnie od takich błędów, no to jednak rząd amerykański, rządy europejskie, władze Unii Europejskiej rozmawiają z premierem, rozmawiają z prezydentem, rozmawiają z ministrem spraw zagranicznych, jeżeli się czasem gdzieś pokaże. To są, stali się partnerzy. Ludzie, którzy byli w zasadzie jako ludzie, jako gdzieś na marginesie polityki europejskiej, nagle są w jej centrum i zbijają pewien kapitał. Więc ja nie wiem, czy PiS będzie potrafił wykorzystać to, na przykład organizując wcześniejsze wybory i wykorzystać to w kampanii, czy nie. To psychologią tego typu ja się nie zajmuję, ale jest taka możliwość. Jest też inna możliwość. Ta jakby druga strona tego medalu, że ze względu na zaangażowanie rządu PiS w pomoc Ukraińcom, ta prawa strona, daleko prawa strona, nacjonalistyczna, zaktywizuje się w krytyce rządu.
myślę Konfederacja, myślę w ogóle jakieś inne ugrupowania, być może Solidarna Polska również i tak dalej, że to jakby rozbije ten, to co w tej chwili jest obozem rządzącym, czy w każdym razie osłabi. Natomiast na pewno z tego, co ja widzę, tutaj i pan, i słuchacze wiedzą to lepiej i będę wdzięczny za skorygowanie. Z tego, co widzę, to partii opozycji na tym kapitału politycznego nie zbijają. To jest ruch oddolny, ale opozycję w tym mało widać po prostu. Czasami ktoś coś powie, czasami ktoś powie coś mądrego, ale to nie jest to, że wzięliśmy to w swoje ręce, że my się do tego nadajemy. No i to jest oczywiście to smutna sprawa, może nie zaskakująca, ale no, niestety jest takie zjawisko. No niestety opozycja jest w defensywie, a rząd ochoczo wykorzystuje mobilizację społeczną, pod którą się podwiązuje i przedstawia się swojemu elektoratowi jako szalenie antyrosyjski i bardzo proukraiński, robi też ogromną karierę na Zachodzie, który musi siłą rzeczy rozmawiać no, z takimi rządcami Polski, jacy są. No, nie ma wyboru i nagle te postacie, które funkcjonowały jako pariasi albo błazny no, w przestrzeni międzynarodowej, no, stają się partnerami. To jest ogromnie frustrujące, ogromnie niebezpieczne. No, mi się wydaje, że PiS-owi w jakiejś mierze się uda skasować świadomości społecznej swoje szalbierstwa i zresztą pod osłoną kryzysu wojennego popełnia następne, no dzisiaj w pełni dyspozycyjny wobec Jarosława Kaczyńskiego Trybunał Konstytucyjny znowu wydał jakiś groteskowy wyrok o niezgodności z Konstytucją Europejską. Karty Praw Człowieka. To jest jakiś zupełny nonsens. To jest zresztą gest, który wykonał również Putin. Mamy teraz spółkę z Rosją w tym zakresie. Panie profesorze, za chwilę przerwa w naszym programie, kilkuminutowa piosenka. Chciałbym po tej przerwie porozmawiać o tym, co jest przedmiotem pańskiej naukowej ekspertyzy, jak to się teraz mówi z angielska, a więc o zagadnieniach wyborczych. Wszyscy wiemy, że demokracja liberalna jest w kryzysie i te instytucje, które są, pochodzą z wyboru i mają zadanie reprezentować wyborców, no są coraz mniej funkcjonalne. Parlamenty coraz bardziej są zależne od rządów, rządy coraz bardziej kontrolują wybory metodami marketingu politycznego. Polityka demokratyczna stała się łupem populistów, którzy wykorzystują nowoczesne narzędzia propagandy, wywierania wpływu, ale także narzędzia analizy danych do tego, aby no, wręcz naukowymi metodami zapewniać sobie głosy. No, wybory powszechne są coraz bardziej wątpliwą procedurą. Społeczeństwa praktykujące demokrację coraz mniej zyskują na tych świętych i definicyjnych dla demokracji procedurach kadencyjnych wyborów krajowych i samorządowych. I moje pytanie na popiosence będzie właśnie o to, czy można coś z tym zrobić, czy można tak zmodyfikować procedury wyborcze, system polityczny, żeby jeszcze tę demokrację wyborczą jakoś utrzymać, żeby nie stała się ona fikcją, już tylko jakimś obrzędem, żeby ludzie zachowali jakąś autonomię, jakąś rzeczywistą własną wolę, własne rozeznanie, gdy no, podlegają manipulacji no, bardzo profesjonalnych ośrodków takiego marketingu politycznego i speców od różnych big data.
i różnego rodzaju manipulacji i dezinformacji. To jest moje pytanie, no dosyć fundamentalne, jeśli chodzi o los i przyszłość demokracji, a teraz mały przerywnik. Przynosi dowody, że nic nie jest jak powinno być i powody, by życia nie śnić. Dla mnie to bzdury, po sobie widzę, że niebo może być blisko i bliżej, że każdy miesiąc, tydzień i dzień może być jak najpiękniejszy sen, więc śmiało zmień swe życie, wiedz dokąd pędzisz i weź się za siebie zamiast narzekać i ględzić. Zawsze jest dobry czas, mówił tu, że te w twoją myśl jeden raz. Panie Janie, wiem czasami co zrobić, kiedy życie znów odcina mi nogi. Kiedy chciałem jak najlepiej, ale wszystko znów jest źle. Myślę, po co znowu wchodzić w tę grę. Czy nie rzucić tego w diabły i nie popłynąć z prądem, jak śnięte ryby albo ci, którym tak zwany zdrowy rozsądek. Nie robić tego, co bezdusznie każe. Albo coś, albo ktoś, bo słyszę w głębi mnie. Słuchaj, uczuć, myśli, patrz, a nie będzie źle. A nie będzie źle. A nie będzie źle. Bo Januszku,
Dzień dobry raz jeszcze w programie Mondrale, premierowo nadawanym 11 marca 2022 roku, dwa tygodnie po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę. O tym rozmawialiśmy w pierwszej części z panem profesorem Krzysztofem Jasiewiczem z Washington and Lee University, Lexington w stanie Virginia. Teraz chciałem z panem profesorem porozmawiać o problemie przyszłości demokracji w kontekście no, pewnej bezbronności wyborcy skonfrontowanego z wielką machiną manipulacji stosowaną przez no, firmy wynajmowane przez partie polityczne, przez polityków, no, takiej manipulacji, która tak bardzo głęboko potrafi tego wyborcę zasugerować i skłonić ku określonemu wyborowi. I dochodzimy do takiego momentu, w którym przestaje funkcjonować no, taka tradycyjna struktura wyborcza polegająca na tym, że są pewne organizacje polityczne, które obiecują pewnym grupom społecznym, że będą je reprezentować w ciałach demokratycznie obieralnych, wybieralnych, kadencyjnych, no i rywalizują o ich głosy, a społeczeństwo oddaje swoje głosy, członkowie społeczeństwa w roli wyborców, albo tym, których uważają za godnych zaufania reprezentantów swoich interesów bądź swojej wspólnoty, albo tym, których uważają za obywateli, szlachetnych obywateli zdolnych do działania w interesie nie jakiejś partykularnej grupy, lecz całego społeczeństwa. No i w ten sposób do parlamentów tradycyjnie no, dostawały się jakieś grupy posłów reprezentujących pewne interesy grupowe, no i zawsze jakaś część, na szczęście większa czy mniejsza, tego establishmentu politycznego, no, która szczerze potrafiła działać na rzecz całej wspólnoty, a nie tylko jakiś jej odłamu. I ten system jakoś działał, bo ludzie mieli jakieś swoje utrwalone przekonania i przywiązania do takich czy innych partii, a poza tym panowała pewna odziedziczona po dawnym hierarchicznym społeczeństwie skłonność do tego, aby no, jednak wybierać kogoś może spośród siebie, ale swojego jakiegoś świata społecznego, ale no, lepszych, prawda? Dążono do tego, żeby ci, którzy będą mieli godność senatorów, kongresmenów, posłów, no to byli ludzie z dużym, wysokim cenzusem, ludzie godni szacunku. No i rzeczywiście dotąd parlamenty i inne stanowiska czy instytucje obsadzone osobami z wyboru, no trochę jakby górowały kulturowo, kulturalnie i intelektualnie, może i moralnie nad masą, nad ogółem. I to wszystko jakoś uległo zakwestionowaniu w tym nowym, bardzo zegalitaryzowanym i zmerkantylizowanym i też sprofesjonalizowanym w sensie marketingu politycznego systemie. I moje pytanie do pana profesora, do czego to zmierza i ile w ogóle możemy z tego starego, dobrego systemu jeszcze w ogóle uratować i w ogóle czy będzie można jeszcze mówić o demokracji na takim poziomie wielkiej polityki ogólnopaństwowej. Mówi pan o starym, dobrym systemie. Ja pozwolę sobie przypomnieć powiedzonko Churchilla, że demokracja jest bardzo złym systemem. Jedyną zaletą jest to, że jest najlepszym ze wszystkich, kiedykolwiek próbowano. Prawda? Więc demokracja ma zawsze swoje wady, ale oczywiście my chcemy ją utrzymać, tę demokrację, i to nie jakąkolwiek demokrację, nie demokrację
zarządzaną, jak to nazywa ją propagandziści Putina, żeby określić to, co się dzieje w Rosji, ale demokrację liberalną, demokrację, która jest nie tylko procesem wyborczym, kiedy ludzie mogą pójść do wyborów i wybrać, kogo zechcą, ale również jest systemem władzy prawa, w którym istnieje równowaga rozmaitych instytucji. To, co się nazywa po angielsku checks and balances, prawda, że władza wykonawcza jest tam jakoś zależna od władzy ustawodawczej, ale z kolei władza ustawodawcza musi reagować na posunięcia władzy wykonawczej, a na tym wszystkim kontrolę sprawuje wtedy, kiedy powinna władza sądownicza, wtedy, kiedy jest miejsce na to, żeby wtrącić się. Tutaj, jak słusznie pan powiedział, w Polsce ta kontrola sądownicza stała się kompletną fikcją w tej chwili, w zasadzie karykatura, nienormalne jakieś działanie instytucji takich jak Trybunał Konstytucyjny. Ale to może zacznijmy od tego, że to już Tocqueville zauważył, że demokracja uśrednia, że jest coś takiego, że wybitne jednostki zazwyczaj nie mają szans, żeby przebić się przez wybory. Wybitne w sensie właśnie intelektualnym, moralnym i tak dalej. Że ludzie może ich się trochę boją, trochę ich zazdroszczą, wolą jakoś ich utemperować. Ale to znaczy również, demokracja uśrednia znaczy również eliminacja tych, którzy są no, nieodpowiedni do tego typu sytuacji, to znaczy do rządzenia, czy to w ciałach ustawodawczych, o których pan wspominał, czy we władzy wykonawczej. Więc to powinno być tak, że no, w zasadzie tak jak pan opisywał, że działają jakieś interesy tutaj, no, plus do tego jeszcze ludzie, którzy czymś tam zabłysnęli, komuś się spodobali i to wszystko idzie do przodu. I w tradycyjnej polityce takiej XIX-wiecznej, no właśnie głęboko w XX wiek ciągnącej się, to było tak, że to partie polityczne reprezentowały czyjeś interesy. Że w Stanach Zjednoczonych to były te machiny partyjne, które decydowały, kogo wystawimy w danych wyborach, a potem mobilizowały poparcie wyborców, nie tyle nawet członków partii, bo nie ma czegoś takiego jak członkostwo w partii. Można być działaczem partii, można być zarejestrowanym jako ten, kto tę partię popiera w Stanach Zjednoczonych. I oni szli od drzwi do drzwi w swojej okolicy i namawiali każdego, żeby na nich głosował. No ale to uznano, że to jest system niedemokratyczny i zresztą wybitni znawcy socjologii polityki, Robert Michels na przykład, napisał właśnie książkę o działaniu partii, sformułował tam coś, co on nazwał żelaznym prawem oligarchii, że w partiach politycznych, i to można właśnie rozciągnąć na inne tego typu związki, na przykład związki zawodowe i tak dalej, że w tych partiach, ponieważ pewni ludzie no, wypadają lepiej na przykład na pierwszych organizacyjnych spotkaniach i tak dalej, są wybierani do władz, i potem, jeżeli się sprawdzają, to są wybierani ponownie, zaczynają kontrolować obieg informacji wewnątrz organizacji, zaczynają prezentować te informacje, które są im jakoś tam schlebiające i pomagające, a troszeczkę usuwać na bok i wyciszać jakieś głosy krytyczne. I w ten sposób stają się jakby taką zamkniętą oligarchią na szczycie partii. Zaczynają o wszystkim decydować i w zasadzie już wtedy nie ma mechanizmu, żeby ich stamtąd usunąć, bo zawsze mają możliwość mobilizacji swoich zwolenników i wygrywania. To zresztą żelazne prawo oligarchii okazało się nie takie żelazne. Amerykańscy socjologowie w latach 50. między innymi Seymour Martin Lipset opisali sytuację w związku zawodowym drukarzy, która pokazywała, że tak się stać nie musi wtedy, kiedy ci, którzy uczestniczą na początku w tym procesie decyzyjnym, mają mniej więcej równe szanse i równe jakby to powiedzieć, zdolności intelektualne, poznawcze i tak dalej. Od początku kontrolują ten proces, no ale to jest raczej sytuacja wyjątkowa.
Więc przeciwko temu, przeciwko takiej oligarchii tych maszyn partyjnych, to była prawda w Stanach Zjednoczonych, to jest najlepiej zbadane, dlatego może o tym mówię. Natomiast to podobne procesy zachodziły i nadal zachodzą w innych krajach demokratycznych. Zaczęto się buntować przeciwko temu, żeby tutaj te machiny partyjne o wszystkim decydowały. I w Stanach to przybrało formę ruchu na rzecz tych tak zwanych primaries, prawyborów. To wtedy rzeczywiście ludzie decydują o tym, kto ma być kandydatem. Prawybory to jest wybranie kandydata na jakiś urząd, kandydata na senatora, na reprezentanta, na prezydenta miasta i na prezydenta kraju i tak dalej. I to wydawałoby się, że to działało stosunkowo dobrze, wtedy kiedy na przykład w latach 60. to była kontestacja właśnie takich twardych i oderwanych już troszeczkę od mas partyjnych, tych machin partyjnych, elit wewnątrzpartyjnych, tych oligarchii, ale z czasem to zostało, jakby to powiedzieć, zwyrodniało się trochę. Mianowicie to, co widzimy w ostatnich czasach tutaj w Stanach Zjednoczonych. Te prawybory prowadzą czy dokładają się do polaryzacji politycznej. O ile w latach jeszcze 60., 70. nawet można było mówić o tym, że jest oczywiście partia republikańska, partia demokratyczna, ale w każdej z tych partii są środowiska liberalne i konserwatywne. Byli konserwatywni demokraci z południa, często rasiści w gruncie rzeczy, przeciwko segregacji i tak dalej, ale demokraci. I byli liberalni republikanie, głównie ze wschodniego wybrzeża, z północy, Nowy Jork, Boston i tak dalej. Teraz tego już nie ma. To można przestudiować, jak głosują senatorzy nad poszczególnymi prawami. Tak samo zresztą to się dotyczy Izby Reprezentantów. Teraz polega to na tym, że republikanie są w jedną stronę, demokraci w drugą stronę i prezentują te skrajne stanowiska raczej niż te stanowiska takie koncyliacyjne gdzieś tam w środku, trochę tego, trochę tego. To się, do tego właśnie dokładają się prawybory, bo kto uczestniczy w prawyborach? To jednak jest pewien, w Stanach jest, głosować jest w miarę trudno. Znaczy teraz już jest łatwiej, można przez pocztę i tak dalej, to jest stosunkowo nowy wynalazek. Zresztą w Polsce też. W Polsce też, już nie będziemy mówili o tych wyborach pocztowych, do których nie doszło, ale to nie w tym rzecz. Trzeba się zmobilizować, trzeba danego dnia pojawić się w punkcie wyborczym, złożyć ten głos. W dodatku jeszcze w Stanach to jest we wtorki zazwyczaj, więc w dzień pracy trzeba jakoś tam załatwić tę sprawę, żeby móc się pokazać, więc w wyborach, kiedy już dochodzi do wyboru prezydenta czy senatora i tak dalej, uczestniczy może więcej ludzi, nawet ostatnio dość sporo, natomiast w tych prawyborach tylko ci, co mają bardzo mocne przekonania, którzy chcą, żeby koniecznie jego kandydat tutaj wygrał. I widzieliśmy to i zarówno w Partii Republikańskiej, jak i w Partii Demokratycznej. W Partii Republikańskiej, to było więcej 12 lat temu, przywódca Republikanów w Izbie Reprezentantów, Cantor, przegrał prawybory w swoim okręgu, w Virginii zresztą. Przegrał z przedstawicielem tej tak zwanej partii herbacianej, Tea Party, który po prostu prezentował krańcowe stanowisko i zmobilizował tych swoich wyborców. Nawet właśnie to oni się zmobilizowali, żeby akurat jego wystawić. A Cantor w efekcie zrezygnował w ogóle nie tylko z przewodniczenia frakcji republikanów w kongresie, ale w ogóle z kandydowania kiedykolwiek w przyszłości. Jest teraz biznesmenem, zarabia pewnie 10 razy tyle, co zarabiał jako kongresmen. Jemu to nie zaszkodziło. Komu to zaszkodziło? Zaszkodziło to w ogóle ogólnie, tak jak mówię, procesowi politycznemu, bo więcej ludzi z tych, polaryzacja większa, więcej ludzi z tych ekstremów się tutaj pojawiło, w tym wypadku w Izbie Reprezentantów. Zaszkodziło to również
temu okręgowi wyborczemu. Trzeba pamiętać o tym, że rola reprezentanta polega między innymi, to jest dla wielu, to jest główna ich rola, na tym, żeby załatwić coś dla swoich wyborców. Żeby inwestycje jakieś coś, co dobrze zrobi wyborcom, poprawi ich standard życia, da bodziec rozwojowi gospodarczemu i tak dalej. Nazywa się tutaj po polsku kiełbasa wyborcza, tutaj to się nazywa pork barrel politics. I ten człowiek, który wszedł na miejsce kantora, nie potrafił tego zrobić. Oczywiście nie został nigdy przywódcą wszystkich republikanów w kongresie, co jest niesamowita wręcz władza i właśnie wiele rzeczy może załatwić. Więc jego wyborcy z tego okręgu, nie tylko ci, co go pobierali w prawyborach, ale wszyscy na tym stracili i w końcu Partia Republikańska straciła. 4 lata temu w wyborach ten okręg tradycyjnie republikański od XIX wieku, od połowy XIX wieku republikański przeszedł w ręce demokratów. Więc może teraz wróci do republikanów, ale to jakby nie ma znaczenia. Więc to pokazuje na konkretnym przykładzie. Podobne procesy były w Partii Demokratycznej, kiedy na przykład parę tych osób, które są teraz znane jako drużyna, głównie zresztą kobiety, bardzo lewicowe, skrajnie lewicowe, które wygrały w prawyborach przeciwko ludziom z establishmentu. Ludziom, którzy właśnie są z tej machiny partyjnej, którzy bardzo dużo mogli zrobić dla swoich wyborców z tego względu, że mieli tego typu władzę. I one też ciągną, te osoby ciągną na poziomie już w tej chwili narodowym w przeciwną stronę, w taką właśnie skrajnie lewicową. Więc ta polaryzacja w zasadzie uniemożliwia zdrowy proces demokratyczny. Proces, w którym polega jednak na uzyskiwaniu pewnego konsensusu, na uzyskiwaniu pewnej zgody co do przede wszystkim co do wartości, ale również co do konkretnych rozwiązań politycznych. Tego, jaką przyjmiemy, jakie prawodawstwo, co zmienimy w gospodarce, jakie będą podatki i tak dalej. To zaczyna być trudne. I na tym tle pojawiają się takie w ogóle głosy antyestablishmentowe, przeciwko elitom. Oni nic nie potrafią, oni nigdy niczego nie zrobią, oni dbają tylko o siebie. I w tym momencie łatwiej jest wypłynąć rozmaitym demagogom, których jest pełno. Do tego dochodzi to, o czym pan wspominał, kwestia mediów. O ile kiedyś proces przepływu informacji to był proces dosyć dobrze zorganizowany, idący od góry do dołu i stąd właśnie te kampanie, prawda, od drzwi do drzwi, namawianie i tak dalej. O tyle teraz przywódcy partyjni nie potrzebują już tej machiny partyjnej. Mogą się porozumiewać ze swoimi wyborcami ponad głowami aparatu. Bardzo ciekawa rzecz tutaj. Jeden z moich kolegów, a który w gruncie rzeczy starszy ode mnie o jedną generację, bardzo się zainteresował rozwojem sytuacji w krajach postkomunistycznych. Robił badania w Polsce, robił badania w Czechach i napisał taki bardzo ciekawy artykuł, który przewidywał, że na podstawie tego, co się działo w partiach i w parlamentach tych krajów, że w tej chwili machiny partyjne będą już nieważne. Ważne jest porozumiewanie się przywódców tych na samym szczycie z wyborcami. On wtedy jeszcze pisał raczej o telewizji jako głównym środku. No dzisiaj wiemy, że mamy te rozmaite media społecznościowe i że to odbywa się często i może częściej niż w jakikolwiek inny sposób właśnie tymi drogami. Więc to również dokłada się do tego, o czym pan mówi. No, demokracja po prostu przegrywa. Jak jest z tego wyjście? W
jest to w tej chwili trudna sytuacja, no na pewno trzeba się starać jakoś z tego wyjść. W długim terminie ja jestem optymistą. Ja myślę, że w końcu okazuje się, że demokracja jednak jest lepsza od tych alternatyw. W pewnym momencie, gdzie będą chcieli wrócić do tych normalnych procesów. Ale na krótką metę Hitler wygrał wybory, prawda? Na krótką metę wydawałoby się, że Putin doszedł do władzy, po czym się był w stanie umocnić i jest tam do dziś. Na krótką metę Trump wygrał wybory. Na nieco dłuższą metę Kaczyński i PiS w Polsce. Rezultaty, jakie są w Stanach, ta korekta nastąpiła bardzo szybko, być może odbije to w drugą stronę, to też jest możliwe. W Polsce jakoś nie chce ta korekta nastąpić, jak już przedtem mówiliśmy, nie wiadomo, czy nastąpi, no ale jednak w długim terminie demokracja wykaże swoją wyższość, zwłaszcza jeżeli przywódcy wykażą tutaj no pewny taki element rozsądku i zrezygnują z pewnych procesów czy instytucji, które wzmacniają ten taki populistyczny trend przeciwko elitom, na przykład referenda. Referenda bardzo łatwo mogą być zmanipulowane. Wyniki referendów, bardzo powszechny sposób zarządzania w Kalifornii na przykład, wyniki referendów w jednym roku jedno, w drugim roku drugie, mogą być sprzeczne ze sobą. Niższe podatki, większe wydatki na edukację. Nie można tego połączyć. Jeżeli chcesz większe wydatki na edukację, musisz się opodatkować, prawda? No a tutaj jest to wynik referendum, więc to tu wiąże ręce tych władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej również. To jest po prostu wiążący wynik. Więc nad tym wszystkim się tutaj trzeba zastanawiać. A dodam tylko jeszcze jedną rzecz, jeżeli Państwo mają cierpliwość tego wysłuchać. To nie jest wyłącznie kwestia czysto polityczna i interesów politycznych i instytucji politycznych. To jest kwestia kulturowa również. To, co my obserwujemy w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i w stosunkach między Rosją a Europą, to na nieco innym poziomie, ale zjawisko jest to same, to jest konflikt pewnego typu wartości, nazwijmy sobie je ponowoczesnych, przy wielkiej otwartości, tolerancji dla innych pisanych z dużej litery, tutaj niezależnie od tego, kim są, czy są Żydami, czy są gejami, czy kimkolwiek, czy uchodźcami z nie wiadomo skąd, prawda? To jest ten element demokracji, który jest właśnie liberalnej demokracji bardzo potrzebny i w ogóle taka kwestia otwartości rozmowy i tak dalej. Ale wydaje mi się, że ludzie właśnie tak wewnątrz każdej osobowości, każdy jest też trochę konserwatystą, każdy lubi coś takiego jak no jednak pewne przyzwyczajenia, jednak pewne rzeczy, które no powinny iść no tak jak ja lubię, żeby one szły, żeby się czuć troszeczkę pewniej. No i ten taki konserwatywny, tradycjonalistyczny sposób myślenia powoduje opór przeciwko tym nowinkom, tak co je nazwijmy. Na tym polega w tej chwili PiS, antypiS w Polsce, na tym polega w tej chwili lewica, populistyczne zawłaszczenie Partii Republikańskiej przez Trumpa i ludzi z nim związanych przeciwko właśnie tym zgniłym liberałom. I na tym polega, to jest argumentacja Putina przeciwko Europie. Pamiętamy o tym, że w 2014 roku, na miesiąc chyba przed Olimpiadą Zimową w Soczi, on wprowadził Duma wprowadziła prawo zakazujące propagandy homoseksualnej, co praktycznie oznaczało dyskryminację osób o nieheteroseksualnej orientacji, tak to nazwijmy. I Putin i jego zwolennicy przedstawiają to z dumą. My jesteśmy ostatnimi obrońcami prawdziwych chrześcijańskich wartości. Europa jest zgniła, zepsuta, nic nie warta. Więc to
my tutaj stoimy na straży, bądźcie z nami. O tym moim zdaniem naprawdę warto rozmawiać, o tym się za mało mówi w tej dyskusji, nazwijmy to sobie ukraińsko-rosyjskiej, o tym konflikcie, o tego typu tle jako motywacji nie tylko samego Putina do działania, ale ludzi, którzy myślą w tych kategoriach. Oni mogą być przeciwko Putinowi jako władcy, ale oni myślą właśnie w tych kategoriach. My musimy ochronić to, co znamy, do czego jesteśmy przywiązani, to czasami artykułują właśnie w kategoriach chrześcijaństwa, czy w wersji oczywiście wschodniej, prawosławnej, inni to w bardziej świeckich kategoriach, ale wciąż jest to, imperialna Rosja będzie w stanie obronić pewien porządek świata. To się nazywa po rosyjsku ruski mir. No więc to jest właśnie to, co w tej chwili się tutaj odbywa. No właśnie, mówi pan profesor o takim naturalnym konserwatyzmie mas, które lękają się daleko idących zmian kulturowych i wolą utrzymać status quo, bo świat znany jest bezpieczniejszy od jakiegokolwiek nowego. To jest jeden z aspektów pewnego rodzaju nieporozumienia, które jest wpisane w system demokratyczny, a które polega na tym, że sama ideologia demokracji liberalnej razem z aksjologią konstytucyjną to są wartości i jakości intelektualne, powiedzmy, które są dostępne, zrozumiałe dla, no, powiedzmy sobie, wyższych warstw społeczeństwa, podczas gdy sam system nastawiony jest na to, aby masy stanowiące większość mogły artykułować swoją wolę. I mamy do czynienia z takim naturalnym, wpisanym w system demokratyczny dysonansem. I chciałem zapytać o to, jak postrzega swoją rolę jako wyborcy, swoje miejsce w demokracji i swoją pozycję vis-a-vis państwa, instytucji, ktoś, kto nie ma tej świadomości odnośnie do tego, czym jest liberalna demokracja, czym są instytucje, czym są wartości konstytucyjne. Przeciętny człowiek w Polsce nie wie, ile trwa kadencja Sejmu, ile jest posłów, do czego służą wybory, czym są partie polityczne, co to jest trójpodział władzy, co to jest rząd ograniczony, co to jest praworządność, co to są rządy prawa, jawność, transparencja, ochrona prywatności i tak dalej, i tak dalej. Nie zna ani tej aksjologii konstytucyjnej, ani systemu politycznego, ani samej natury demokracji, no, która zakłada również to, że obok interesów partykularnych dojdzie do głosu jakiś interes wspólny, taki punkt widzenia dobra wspólnego i sprawiedliwości, która wyważy pomiędzy interesami poszczególnych grup. No więc kim jest, panie profesorze, ten, kto wrzuca kartkę wyborczą i o tych wszystkich rzeczach nie ma właściwie pojęcia? Opisał pan ludzi, którzy nie wrzucają kartek wyborczych. Trzeba pamiętać o tym, że właśnie wróćmy na grunt polski. To ja się zgadałem o Ameryce, bo to są takie dosyć wyraziste przykłady pewnych tendencji, ale też wierzę, że znane państwo, ale rzeczywiście wolę rozmawiać o sprawach polskich, którymi się zajmuję badawczo. Pamiętajmy o tym, że frekwencja wyborcza w polskich wyborach jest bardzo niska w porównaniu z innymi krajami europejskimi, w ogóle, no, może w światowych kategoriach to trudno uznać, bo są różne prawa wyborcze, są gdzieniegdzie, są obowiązkowe wybory i tak dalej. Historyczne wybory w 1989 roku, koniec komunizmu,
frekwencja wyborcza była 62%. Czyli 38% Polaków uznało, że nie warto się fatygować. I to nie dlatego, że nie wolno było, że się bali, że coś odwrotnie. Wolno było zostać w domu. Za komuny trzeba było, była taka presja, prawda? No wpierw to w czasach, których państwo nie pamiętają, to było tak, że po prostu chodzili od drzwi do drzwi, czemu pan jeszcze nie głosował, prawda? Nawet jak ktoś był chory, to mu przynosili urnę wyborczą, żeby wrzucił. Ale w latach 70., już potem 80., no to nie, ale była presja moralna. No pamiętajcie, macie zagłosować i tak dalej. No jak nie zagłosuję, to może mi gdzieś odnotują, nie głosowałem, nie dostanę paszportu, w pracy będę miał kłopoty. No była ta presja. Przecież w 89 roku nie było już takiej presji. Chcecie, głosujcie, nie chcecie, to nie głosujcie. Wiele ludzi po prostu zdecydowało, ja nie muszę, więc nie będę głosował. To można jakby to powiedzieć zrozumieć. Tyle, że ta frekwencja wyborcza została bardzo niska, spadając czasami do 40%, czasami skakując, zwłaszcza w wyborach prezydenckich, gdzie to jest, chodzi o konkretne jednostki, prawda? Skakując trochę wyżej, gdzie w końcu 60 paru, ale w sumie jest ona niska, więc gdzieś 1/3 co najmniej, więcej, 2/5 społeczeństwa w ogóle się tym nie interesuje, w ogóle nie bierze udziału w wyborach. Ktoś kiedyś, gdzieś nie pamiętam, kto to był, powiedział, że jest Polska pisowska, Polska opozycyjna i Polska grillowa. Ci, którzy myślą o tym, no jak tutaj się gdzieś zabawić, dobrze spędzić czas i tak dalej, w ogóle ich nie interesuje polityka, kto rządzi, dlaczego rządzi i tak dalej. To jest tutaj jakby powiedzieć, z jednej strony jest to problem, a z drugiej strony to jest również błogosławieństwo, bo jak spojrzeć na poglądy tych ludzi i poglądy, które się mogą przełożyć na zachowania wyborcze, to strach bierze. Oni zazwyczaj, ci niegłosujący, są bardzo blisko takich najbardziej konserwatywnych, najbardziej, słowo konserwatywny nie jest tutaj dobre. Poglądy konserwatywne mogą być bardzo uczone i bardzo, to powiedzieć, no, nadające się do dyskusji. Tutaj chodzi o tych, którzy właśnie tradycjonalistyczne podejście do pewnych wartości i jednocześnie takie populistyczne postrzeganie. No, ważne jest to, co jest dobre dla mnie, a w ogóle ci tam na górze, no to są elity, z nimi nie warto się zadawać. Więc to jest i problem, i w pewnych sytuacjach historycznych również może się okazać błogosławieństwo, bo daje szansę partiom liberalnym, prącym do zmiany i tak dalej, jakoś tam zaistnieć. No to, że w Polsce kolejne wybory wyglądała Platforma Obywatelska z takim całkiem liberalnym programem, może trochę konserwatywnym obyczajowo, zgłóżmy się, że konserwatywnym obyczajowo, ale w kwestiach gospodarczych i w kwestiach tych właśnie ogólnej otwartości to liberalnym, no to było pewnym fenomenem, bo normalnie partie liberalne nie wypadają dobrze w wyborach. Mamy tych konserwatywnych, chrześcijańskich demokratów i mamy takich bardziej właśnie lewicowych socjaldemokratów czy socjalistów. To są główne siły w polityce europejskiej. To tak jest w Niemczech, tak jest w Hiszpanii, po tym szalonym zamieszaniu w związku z tymi protestami po kryzysie tak zwanej wielkiej recesji, kiedy Podemos wyskoczyli, Ciudadanos wyskoczyli. Teraz to wraca do znowu te stare dwie partie wciąż dominują. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii również, choć tam konserwatyści nie mają tej takiej religijnej otoczki, tak to sobie nazwijmy. No ale wszystko jedno, to jest taki normalny, nazwijmy to sobie układ. Więc to, że czasami gdzieś partie liberalne w sensie gospodarczym i takim, no, właśnie otwartości filozoficznej, tak to sobie nazwijmy, wygrywają, no to jednak nie czy w ogóle wypadają dobrze, to nie jest taka częsta rzecz. Więc no, tak, tutaj ja jakby rozumiem intencję tego pytania, no, czy jest jakaś szansa jakby przełamania tego, jeżeli dajemy ludziom, którzy się nie interesują polityką albo którzy w polityce widzą wyłącznie realizację swoich już nawet nie ekonomicznych interesów, tylko realizację swoich tradycyjnych wartości. No, na tym polega urok PiS-u, że urok
PiS prezentuje. My tu bronimy Polski chrześcijańskiej pod sztandarami, prawda, Częstochowa i tak dalej, i tak dalej, te rzeczy, że to może być popularne, to może powodować kolejne wybory, takie, jakie widzieliśmy w ostatnich czasach. Więc to jest wybór między, nazwijmy to sobie, Europą, czy taką Polską, która jest w gruncie rzeczy może troszeczkę łagodniejszą kopią putinowskiej Rosji. No bo to się do tego sprowadza. Wartości są te same. To samo przekonanie o jakiejś szczególnej misji swojego narodu. Tutaj jest problem dla nas, dla tych, którzy uczą studentów i którzy piszą na te tematy, żeby próbować argumentować przeciwko temu. Ale nas mało kto słucha i może dobrze, że mało kto słucha, bo często nasi koledzy uczeni mają całkowicie nierealne pomysły. No, to jest kwestia oddolnych organizacji. To jest właśnie ten promyk nadziei, który płynie z bieżącej sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej, że ludzie się potrafią i chcą zmobilizować dla dobrej sprawy. No to tu jest ta nadzieja, ale właśnie w zachowaniach ludzi, nie w działaniach tych przywódców. Jesteśmy z pewnością na zakręcie historii. Możemy z niego wyjść zwycięsko, ugruntowując, wzmacniając wolność i demokrację, a może się okazać, że jednak putinizm, w cudzysłowie, szeroko rozumiany, weźmie górę w środkowej i wschodniej Europie, a Zachód będzie zmuszony definitywnie i twardo odciąć się od tej części świata, tak jak to było do roku 89. To jest dla nas wielka i rozstrzygająca gra. Panie profesorze, za chwilę druga przerwa, druga piosenka, po której będzie jeszcze około 20 minut programu. I chciałem poruszyć w tej trzeciej, ostatniej, najkrótszej części sprawy związane z zawodem profesora, który wykonuje pan za oceanem. My tutaj w Polsce przekształcamy nasze uniwersytety generalnie na modłę amerykańską. Zaczynamy podlegać zasadzie publish or perish, publikuj albo gin. Zaczynamy bać się studentów, którzy muszą i chcą często wypełniać anonimowe ankiety, których nas potrafią nieźle obsmarować. Bardzo się zmienia struktura społeczna akademii, świata akademickiego w Polsce. Rola akademii, uniwersytetów w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym. Status profesora bardzo się zmienił. Sam jestem profesorem od lat 14 i przez te 14 lat mam wrażenie, że bardzo zjechałem z prestiżem społecznym i publicznym i znowu znalazłem się tam mniej więcej, gdzie byłem, gdy byłem młodym doktorem. Więc będę chciał zapytać, jak pan na to patrzy, zarówno z perspektywy amerykańskiej, w Ameryce się to wszystko, te wszystkie zmiany tworzą i potem przechodzą do Europy, jakoś promieniują na resztę świata, jak i z perspektywy takiego senior fellow, kogoś, kto jest od bardzo wielu lat akademikiem, profesorem i niejedno już widział na uniwersytecie. No ale teraz jeszcze jedna, druga i ostatnia piosenka w naszym programie. Czarna droga, czarny wóz, głodne oczy w sercu mróz, a nadzieja tuż, tuż, a nadzieja tuż. Siwe noce, siwe dni,
szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli. La 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 li. Nadzieja nie ma z czego żyć, nie ma za co pić, ale pod poduszką twoją śpi. Albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych wzów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. Siwe dni, szare kłosy, ciężkie dni, a nadzieja się tli. La 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 li. Co pić, ale pod poduszką twoją śpi, albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja. Biegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak wiosenny nów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja. Drodzy Państwo, rozmawiamy z panem profesorem Krzysztofem Jasiewiczem, który jest socjologiem i profesorem amerykańskiego uniwersytetu, Washington Lee University. Zapytałem pana profesora o to, jak z jego punktu widzenia prezentują się te wielkie przemiany organizacyjne, ustrojowe świata akademickiego, zmiany społeczne na uniwersytecie i wokół niego, zmiany statusu społecznego akademika, profesora. Czy pan jest zadowolony z tego, jaki to wszystko przybrało obrót? No, to trudno mi powiedzieć tak, tak po prostu. Ja jestem bardzo zadowolony ze swojej osobistej sytuacji. Mam tak zwany tenure na bardzo dobrym uniwersytecie. Mam doskonałe warunki do pracy, więc w tym sensie wszystko jest w porządku, ale ja widzę, co się dzieje wokół mnie. Również co się dzieje w Polsce. Ja jestem redaktorem naczelnym, to jest rola, którą dzielę z Wendy Bracewell z University College London. My się doskonale uzupełniamy, bo ona jest historykiem i zajmuje się głównie
Europą południowo-wschodnią, Bałkanami. Ja jestem socjologiem i politologiem, zajmuję się głównie tą północną częścią Europy Wschodniej. I w tej roli ja widzę pewne, jakby to powiedzieć, przesunięcia również w Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej, że jest znacznie większe parcie na publikacje w wysoko punktowanych pismach, po prostu. To widzę, że tak jak kiedyś ludzie wolali wydawać książki albo pisać po polsku dla polskich, niektórych bardzo dobrych zresztą pism naukowych. Ja jestem również w redakcji studiów socjologicznych i studiów politycznych, więc wiem, co się dzieje w tej materii także. Więc o ile kiedyś właśnie to było jakby forum, Polska ma grono odbiorców dla tego typu produkcji naukowej wystarczające, żeby być samowystarczalna. To zresztą widać wśród historyków. Polscy historycy wciąż nie lubią pisać ale rzadko to robią w każdym razie, dla pism anglojęzycznych. I jeżeli piszą, jeżeli coś przedstawiają, to są to zazwyczaj artykuły napisane w pewien specyficzny sposób, który nie pasuje do oczekiwań publiczności czytającej pisma anglojęzyczne. Więc mamy czasami problemy z tym, żeby wiemy, że to jest bardzo ważny artykuł na bardzo ciekawy temat, ale musi być trochę inaczej zorganizowany, argumenty muszą być inaczej przedstawione i tak dalej. Więc ja widzę te zmiany i ona mnie jako redaktora cieszy w pewnym sensie, no bo przychodzą do nas bardzo dobre teksty i tak dalej, ale z drugiej strony no, tu widzę tutaj pewne, jakby to powiedzieć, pole do nadużyć, czy może do zepsucia jakości rozmów intelektualnych w środowisku naukowym. To trochę widać na przykładzie brytyjskim. Oni wprowadzili tam taką zasadę, oni znieśli ten tak zwany tenure, czyli nieusuwalność profesorów. To było dobre 20 parę lat temu. I wprowadzili zasadę takich co 5 lat przegląd, czy dany wciąż jest uczony, wciąż jeszcze produkuje ile należy, czy się spisuje jak należy, czy nie. I to spowodowało bardzo silne parcie na właśnie na publikację, na to, co pan powiedział, publish or perish, kosztem jakości. Liczyły się czasami, liczą się bardziej strony niż to właśnie, gdzie to, jaki wydźwięk był tego artykułu. Teraz to się trochę zmienia w związku z tymi różnymi miarami cytowalności, które są uważane, tak zwany impact factor. Prawda? To się zaczyna patrzeć na to również. Ale ja to zobaczyłem po pracy moich brytyjskich kolegów. Ja mam dość sporo kolegów, którzy zajmowali się jeszcze sprawami Europy Wschodniej w czasach komunistycznych, którzy przeszli teraz do tych czasów postkomunistycznych, głównie politolodzy, trochę socjologów, trochę historyków. I to było zauważalne w trybie ich pracy, że oni jakby przestawili się na coś innego, że produkują inaczej. Czy to teraz następuje też w Polsce? No chyba tak. Chyba tak w tym sensie, że dostajemy sporo artykułów, maszynopisów, tak to sobie nazywam. Nie każdy się staje artykułem, o bardzo zróżnicowanej jakości. A pismo jest pismem przeznaczonym dla całego środowiska wschodnioeuropeanistów, tak to sobie nazwijmy. Pismo nie może być poświęcone Polsce, tylko Polsce. No, mniej więcej połowa tego, co my dostaniemy, może nie cała połowa, ale blisko tego, właśnie pochodzi albo z Polski, albo o Polsce, pisane przez ludzi z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady i tak dalej. Więc tu musimy postawić wysokie dosyć kryteria, czasami ku rozczarowaniu skądinąd dobrych naukowców, którzy widzą, że no, my im nie możemy tego opublikować, a im te punkty są potrzebne do czegoś. Dostajemy listy, też nie tylko z Polski, tylko z innych krajów, z prośbą, koniecznie wstawcie to do numeru jeszcze w tym roku, bo ja stracę pracę, albo bo ja nie dostanę jakiegoś grantu. A tylko te artykuły, które już mają przypis do konkretnego numeru i konkretną paginację, tylko te się liczą. Prawda? To, co jest opublikowane online,
i może być cytowane i tak dalej, nie jest wystarczające dla tych instytucji biurokratycznych. A nadużycia oczywiście, no to państwo wiedzą lepiej niż ja, co robi minister Czarnek i co z tego wynika, że pisma zupełnie trzeciorzędne, o których nikt nigdy nie słyszał, dostają wysoką punktację, bo taka jest wola pana ministra. Więc to jest bardzo negatywne zjawisko. W Stanach Zjednoczonych to podobny system istnieje od bardzo dawna i on się tak był trochę dotarł, ustabilizował. Ta presja jest głównie na poziomie przedtenior, czyli ci, którzy się starają o tę nieusuwalność, odpowiednik polskiej habilitacji, tak to sobie nazwijmy. Oni muszą się wykazać, mają te przeglądy właściwie co drugi rok, to w zasadzie w ciągu 6 lat powinni pokazać, że są wystarczająco dobrzy, żeby ten tenior dostać. Jeśli tego nie pokażą, to 7 rok dostają na poszukiwanie nowej pracy i są zwalniani. Więc do tego są wszyscy przygotowani, ludzie, którzy kończą doktora, dostają gdzieś pracę, wiedzą, czego od nich oczekiwać. Po otrzymaniu tenio to już jest nieusuwalność, to już z pracy stracić nie można. No ale wtedy się trzeba starać oczywiście o awans na tak zwanego pełnego profesora, trzeba się starać o wyższe wynagrodzenie, a poza tym no, próżność ludzka jest motorem dzieju. Ludzie chcą publikować, chcą być znani i tak dalej, to właśnie idzie w tym kierunku. Ale jeżeli ktoś nie chce, to nie musi. Ja mam też kolegów, którzy od lat niczego nie opublikowali, którzy są dobrymi, zazwyczaj bardzo dobrymi wykładowcami, to im absolutnie wystarcza. Ja pracuję na uniwersytecie, nazwa jest uniwersytet, ale w gruncie rzeczy to jest to, co się w Ameryce nazywa Liberal Arts College, czyli kształcenie na tym poziomie podstawowym, na poziomie do stopnia bakałaża. Z grubsza gdzieś pomiędzy polskim licencjatem a magisterium. Nazywamy się uniwersytet, bo mamy też Wydział Prawa, czyli tak zwaną Szkołę Prawa, która jest studium podyplomowym. W Stanach Zjednoczonych prawo idzie, trzeba wpierw zdobyć ten stopień bakałaża, żeby móc się dostać na prawo i zazwyczaj trzyletnie studia prawa. To jest sposób uczenia, ten Liberal Arts College, który jest nie tylko specyficzny do takich małych uczelni jak nasza, ale to jest również Harvard, to jest również Princeton, to jest również Yale. Podstawową jednostką tych wielkich uniwersytetów badawczych, jeżeli chodzi o studentów, jest właśnie college. Ktoś, kto kończy Harvard, dostaje dyplom Harvard College. Nie dostaje dyplomu Harvardu w ogóle. Czegoś takiego nie ma wręcz. Więc i to jest bardzo sensowny sposób uczenia, który wymaga od profesorów tego, żeby byli, to się to nazywa teacher scholar, czyli żeby jednocześnie byli bardzo dobrzy w kontakcie ze studentami, potrafili to przekazać, a z drugiej strony, żeby prowadzili swoje działania badawcze. No i moja instytucja potrafi jakby w tym pomagać. Nie stawia przeszkód, nie ma nacisku na to, żeby być bardzo dobrym uczącym, wykładowcą, a niekoniecznie prowadzić badania, ani w drugą stronę te też nie ma, bo są na niektórych dużych uniwersytetach, mówią, no dobrze, studentów jakoś tam załatwisz. Ważne jest, żebyś publikował, żebyś prowadził swoje badania. Więc to jest system, który jest jakby osadzony, jest często krytykowany też, jest pewien ciekawy odcień tej krytyki, pewien ciekawy wymiar tej krytyki. Jest krytykowany z punktu widzenia właśnie takich tradycyjnych, politycznych konserwatystów. Dlatego, że od lat 60. istnieje pewien sposób naturalnej selekcji do zawodu wykładowcy akademickiego. W latach 60. była wymiana pokoleniowa, związana również z tym ruchem właśnie lat 60. przeciwko wojnie wietnamskiej, ruch praw obywatelskich, czyli poparcie dla zniesienia segregacji rasowej, równouprawnienia rasowego i tak dalej. I ta wymiana pokoleniowa doprowadziła do kluczowych pozycji ludzi o bardzo liberalnych poglądach. No i potem kolejne pokolenia były wychowywane przez tych liberałów i stawały się coraz jeszcze bardziej liberalne. Więc teraz
ta krytyka konserwatywna polega na tym, no tak, ale wy jesteście tam zamknięci w swojej wiedzy słoniowej, powtarzacie w kółko te same ultraliberalne pomysły, nie wychowujecie dobrze ludzi, nie dopuszczacie ludzi o poglądach konserwatywnych. Niezależnie od tego, czy jesteśmy konserwatystami, czy liberałami, jest w tej analizie spore ziarno prawdy. Jest coś takiego, jak takie myślenie grupowe, tak to sobie nazwijmy. Chcemy ludzi podobnych do nas, prawda? Więc jeżeli zatrudniamy kogoś i ktoś przychodzi i wygłasza wykład niezgodny z poglądami większości członków danego departamentu i tak dalej, no to ten też ma mniejsze szanse, żeby dostać pracę. No bo nie mamy kogoś, kogo wiemy, że polubimy również w tym wymiarze. Więc to jest, jak się robi, robię czasami badania, pytając właśnie o te różne orientacje polityczne i tak dalej wśród uczonych. Wśród inżynierów to jest mniej więcej 50-50, pół na pół. Wśród medyków także. Ale w naukach społecznych, w naukach politycznych jest trochę konserwatystów. Kilkanaście procent, może więcej niż 20%, zależy, które badania. Wśród socjologów poniżej 10%. To konserwatystów, a reszta jest właśnie tymi takimi liberałami. To zresztą widać na zewnątrz, na uniwersytecie, pewnie inny styl życia i tak dalej, ale to jest odbierane przez znaczną część społeczeństwa amerykańskiego jako no, elity, które się oderwały od narodu. I ten protesty, głosowanie na Trumpa i potem na przykład ten protest 6 stycznia, to nie był protest przeciwko rządom demokratów, czy przeciwko temu, żeby Biden został prezydentem. Znaczy, to też było artykułowane, ale to był głównie proces przeciwko całemu establishmentowi politycznemu i kulturalnemu, tak to sobie nazwijmy. To są ludzie, którzy nas nie rozumieją. To było posłanie, które przychodziło od tych uczestników tych zajść, którzy potem byli, potem ale w trakcie zajść udzielali jakichś wywiadów i tak dalej, i tak dalej. A mnie to nie obchodzi, czy są republikanie, czy demokraci. Ważne jest, że oni nie rozumieją tego, czego my, Amerykanie, potrzebujemy. No i właśnie w tym kontekście też są profesorowie uniwersytecy są postrzegani jako te elity, prawda? I to elity, które są oderwane od mas. A gdzie w tym wszystkim są studenci, panie profesorze? Bo paradoksalnie to takie bardziej konserwatywne, klasycystyczne nauczanie powiązane z rozmaitymi wymaganiami w zakresie zapoznawania się z kanonem kultury, literatury, nazywa się liberal w Ameryce, podczas gdy no właśnie to środowisko lewicowe, które zdominowało uniwersytety, też się nazywa liberal, tylko w innym znaczeniu. Tak, można, w innym znaczeniu, tak jest, to prawda. Tak, można się pomylić. Wiadomo, że ta walka z tą edukacją liberalną została przegrana przez konserwatystów i mamy do czynienia właśnie z taką formacją właśnie liberalną w znaczeniu politycznym. I młodzież przychodzi już bardzo świadoma tego, że są z jednej strony klientami, którzy mają prawo oczekiwać dobrych usług, a z drugiej strony są pod opieką liberałów, dla których szacunek dla równości, indywidualności, szacunek dla różnorodności, to są priorytety, w związku z tym trochę trudno jest tego tak uformowanym profesorom zbyt dużo wymagać i przyjmować kiedykolwiek jakieś bardziej paternalistyczne pozycje w stosunku do studentów. No i efekt jest taki, że bardzo dużo ludzi się mało uczy, a dyplomy dostaje. W Polsce, gdzie uczelnie może nie przeszły tak bardzo tej rewolucji liberalnej, ale się bardzo skomercjalizowały i uzależniły od mechanizmów ekonomicznych towarzyszących działalności instytucji edukacyjnych, również ograniczenie wymagań, a w konsekwencji mamy
na wejściu studentów, którzy mają matury i właściwie poza umiejętnością czytania i pisania, no nie mają żadnej wiedzy, mówiąc szczerze. Wiem, że w Ameryce często też tak bywa. No a na wyjściu mamy no, ludzi, którzy powiedzmy od biedy spełniają formalne wymogi stawiane edukacji gimnazjalnej, ale na pewno nie magisterium. Czy w Ameryce jakoś ta sytuacja jest dostrzegana i czy są jakieś podejmowane kroki, żeby jednak poziom tego wykształcenia w tych ultrademokratycznych warunkach trochę poratować? Mam mało czasu, ja przejdę od razu do sedna zagadnienia. W Polsce i w ogóle w Europie pytamy ludzi, co pan studiował, co pani studiowała i tak dalej. W Ameryce to nie ma znaczenia. Gdzie? Sztuki wyzwolone każdy studiował, chyba że poszedł do jakiejś szkoły zawodowej czy coś takiego. Ważne jest, gdzie studiowałeś. I to, co pan mówi o tym niskim poziomie studentów przychodzących na uczelnie, to jest prawda w zasadzie prawie wszędzie, głównie na stanowych uniwersytetach i na tych takich mniejszych różnych, ale też głównie publicznych. Prywatne uniwersytety, część jest bardzo słaba i te odpadają po prostu z konkursu, a część jest po prostu najlepszy uniwersytet na świecie. Więc nawet jeżeli student przychodzi nie całkiem przygotowany w sensie wiedzy, to wybieranie są studenci, to jest sztuka, jak dobrać studentów, którzy się nadają na dany uniwersytet. To są specjalne wydziały na uniwersytecie, nie w sensie akademickim wydziały, tylko taki oddział pracujący nad rekrutacją i tak dalej. Chętnie bym powiedział więcej szczegółów, bo są bardzo odmienne od tego, co znam z Polski. I ci, co przychodzą, są po prostu, mają taki potencjał, że są w stanie się nauczyć wszystkiego. Więc to jest, na moje szczęście jest to sytuacja na moim uniwersytecie, to są właśnie te Harvardy, Princetony, Yale i tak dalej, te wszystkie najlepsze uniwersytety. Że to, co do tego, to nie ma wątpliwości. On może czegoś nie wiedzieć, on może nie znać geografii na przykład, bo się w szkołach średnich amerykańskich geografii nie uczy wcale, ale on się tego nauczy. Jeżeli trzeba. I to jest bardzo wysoki poziom nauczania, a jeszcze wyższy na tych studiach podyplomowych. To są najlepsze uniwersytety na świecie już. W tej chwili wszyscy tu przyjeżdżają z innych krajów, od Chin, po Japonię, po Wielką Brytanię, po różne kraje europejskie. No ale to jest olbrzymie rozwarstwienie. W związku z tym są absolwenci, dlatego trzeba pytać, a jaką uczelnię skończyłeś, a nie jaki kierunek twoich studiów był. Więc to jest taka krótka odpowiedź na to, co pan powiedział. Widzę, że mamy już niewiele czasu, więc może... Panie profesorze, zwyczajem naszego programu jest to, że ostatnie słowo naszego gościa jest zupełnie dowolne. Biorąc pod uwagę, że pan profesor będzie oglądany, słuchany także w nieco dalszej przyszłości, bo i po wielu miesiącach, a nawet paru latach ktoś może ten program odsłuchać. Jesteśmy w bardzo szczególnym czasie. Przypomnę, po 2 tygodniach inwazji Rosji na Ukrainę. Chciałem oddać panu profesorowi głos na te ostatnie 2-3 minuty programu z prośbą o swobodną wypowiedź i ze swojej strony też bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. No i ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. To była rzeczywiście ciekawa rozmowa. To jest formuła, którą ja właśnie chciałbym zakończyć pochwałą tej formuły, żeby dać komuś możliwość, żeby po prostu mówić, że to była rozmowa, że to nie było, zadaję panu pytanie, niech mi pan udzieli odpowiedzi, tylko że pan mówił, pewnie przedstawiał ciekawe poglądy. Ja też starałem się tam jakoś do tego dołożyć. A czas jest rzeczywiście trudny i zdajemy sobie z tego sprawę, bo jeżeli nie zaraza, no to wojna. To jest sytuacja, w której moje pokolenie, to pokolenie w zasadzie już schodzące ze sceny, nigdy się nie było postawione. Prawda? Amerykanie prowadzili swoje wojny, no ale nie było żadnych zaraz. I były to wojny
poza morzami. Polska żyła w pokoju. Prawda? Były różne wstrząsy społeczne, ale wojny takiej, w której no, spadają na nas bomby, moje pokolenie nie doświadczyło. Ani takiej zarazy, jaka nam minęła, o której nawet tutaj nie wspomnieliśmy w ogóle, a która wciąż jeszcze trwa w gruncie rzeczy. Więc to, nie wiem, czy jest dobry czas na refleksję w ogóle. To jest czas na działanie. I dlatego ja jestem pewien, absolutnie pełen podziwu dla tych różnych wolontariuszy w Polsce i nie tylko w Polsce, w pościennych krajach też, którzy naprawdę z wielkim poświęceniem robią to, co mogą. Na tym chciałbym zakończyć. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję naszym gościem dzisiaj w programie nadawanym premierowo 11 marca 2022 roku był pan profesor Krzysztof Jasiewicz. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Reset Obywatelski.